wstępie chciałbym zachęcić Was do obejrzenia całego materiału, ponieważ w zasadzie dowiecie się wszystkich rzeczy na temat tego samochodu. Będzie prezentacja zewnętrzna, wewnętrzna, stacja diagnostyczna, łącznie ze spodem pojazdu, pomiar powłoki lakierniczej, odczyt diagnostyczny, także no, większość rzeczy, które sprawdzacie na miejscu. Teraz przejdę do samochodu, jest to Hyundai i40 wersji kombi z 2012 roku. Auto posiada przebieg 178 970 km. Auto na bieżąco serwisowane, pokażę Wam historię serwisową tego samochodu, no jest bardzo spora jest to historia serwisowa, ponieważ do 2020 lub 2019 był serwisowany w ASO Hyundai, są też historie, czy nie historie, tylko faktury na potwierdzenie tego, także no też fajna sprawa. Ale do tego przejdziemy za chwileczkę. Tak jak wspomniałem, 2012 rocznik, silnik 1.7 CRDI. Samochód wyposażony naprawdę przyzwoicie. Czujniki parkowania przód-tył. Światła tutaj z tym paskiem do jazdy dziennej. Nawigacja. Kamera cofania. Co tam jeszcze mamy na wyposażeniu? Fotel kierowcy jest elektryczny. Mamy tutaj bezkluczykowy dostęp do samochodu. Teraz nie możemy otworzyć. To wszystko działa. Nie będę już obchodził wszystkich drzwi, ale tutaj teraz w tym momencie jest zamknięty. Alufelgi 16-calowe. Z oponami Michelin. Może jeszcze pokażę tutaj tarcze. Tarcze też są świeże, niedawno wymieniane. Nie ma tutaj jakiegoś rantu. Tutaj tak samo jest tyłem. W samochodzie wymieniony przeze mnie olej. Oczywiście wszystkie szyby są w oryginale. W dalszej części materiału pokażę. Tutaj pokażę tylko tą przednią szybkę Hyundai oryginalna. Jest znakowana ostatnimi 8 cyframi numeru nadwozia. Samochód zarejestrowany. Na samochód wystawiam fakturę VAT-marże. Dodatkowo można nabyć samochód z gwarancją firmy GetHelp. Także o tym napiszę po prostu w ogłoszeniu. A teraz przejdziemy i odpalę silnik. Posłuchamy, jak jednostka pracuje. Odpalamy. To sygnalizuje, że wyszedłem z samochodu, bo kluczyk nie jest w środku, jak jest odpalony, to sygnalizacja, tylko chodzi o to. Jednostka pracuje cichutko, równo. Olej, tu jak wspomniałem, olej wymieniony przy 178 tysiącach, 631 km. To może tak, jak mi się uda ściągnąć jedną ręką, to pokażę. Tutaj w okolicach trysku suchutko. Jedną ręką ciężko to po prostu zapiąć, ale się udało.
O, i tutaj mamy te światła LED do jazdy dziennej. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Tutaj historia no jest całkiem bogata. Jest tych faktur na wszystko. A wszystko generalne wymiany, są tutaj faktury, także no nie będę tutaj się zgłębiał, każdego jednego dokumentu po kolei pokazywał, no ale przebieg jest w 100% pewny i udokumentowany do samego końca. Mam jeszcze odczyt diagnostyczny takim prostym urządzeniem, każdy w zasadzie z Was może kupić, ponieważ to się podpina pod wejście OBD i do tego służy nam tylko do odczytu, to się łączy po Bluetooth ze smartfonem, więc ja się przełączę teraz na swój telefon i będziecie widzieć to, co no, podłączenie całe, czy są ewentualne jakieś błędy. Teraz mój ekran łączy się z samochodem. To, co tu dużo będę mówił, wszystko w zasadzie widzicie na ekranie, zaznaczam wszystko, odczytujemy, czy są ewentualne jakieś błędy i czekam, pewnie to potrwa jakieś 2-3 minutki. Więc na ten moment samochód no, nie ma żadnych błędów. No, pamiętajcie oczywiście, że to jest proste też urządzenie diagnostyczne, ale w każdym razie w tym momencie żadnych błędów w samochodzie nie ma. Przejedziemy teraz, przeprowadzimy test hamulcy. Najpierw, później amortyzatorów. Także oś przednia bardzo dobrze i teraz oś tylnia, to jeszcze Wam pokażę całe oświetlenie, działa, automatycznie się przełącza. Też wszystko bardzo dobrze. Przejedziemy teraz, przetestujemy amortyzatory.
Wynik bardzo dobry. Oś tylnia też wynik bardzo dobry i zaraz zobaczymy spód samochodu. Teraz samochód pod spodem. Opony niepościnane. Osłona cała. Sucho. Tutaj tak samo. Myślę, że to widać. W zawieszeniu żadnych luzów nie ma. Manżeta cała. Tu progi niepozakrzywiane. Po lewej to samo. Po prawej. Tu amortyzator suchy. Tutaj tak samo. Cóż tu jeszcze mogę? Pokażę tył. Witam ponownie przed pomiarem lakieru. Pokażę Wam kalibrację miernika. Teraz mam odrobinkę czasu, więc przeprowadzę kalibrację. Płytka ma 120, tam na niej jest plus minus 5. W każdym bądź razie wskazuje takie wyniki. Jest to stal i aluminium. Jest tutaj. Także macie skalibrowane. Żeby ktoś nie zarzucał. Widzicie pełną kalibrację. Ja przechodzę teraz do pomiaru ciągłego, czyli że zatrzymuję, będziemy po prostu mierzyć powłokę. Przejdziemy teraz do właściwego pomiaru. Proces kalibracji za nami. Pokażę Wam też szybę przednią, oryginalna. Jest też, ta szyba ma znamiona numeru nadwozia, 8 ostatnich pozycji. Ta pozycja to jest 8 ostatnich numeru nadwozia, czyli jest też 100% pewność, że szyba nie była wymieniana. Tutaj mamy drugą warstwę lakieru. Jakaś musiała być ryska. Nie ma tutaj grubości.
W zasadzie żadnej, bo to tylko druga warstwa lakieru. Zresztą szyba oryginalna, 8 ostatnich numeru nadwozia. Przemyjerzę Wam od razu wnękę. To już sobie sami możecie odpowiedzieć, że nie było to nic poważnego. Trzeba do końca przyłożyć miernik. Także pomierzę Wam tutaj tak samo wnękę. No i przechodzimy. Także mierzymy klapę. Tutaj to chyba tak, plastik jest, także tego nie zmierzymy. Tutaj jeszcze może pokażę szybkę tylną, zeznakowana numerem nadwozia, oryginalna. Tutaj to samo, szybka Hyundai'a, znakowana numerem. Szybka Hyundai, bo nie pokazałem, też znakowana. Tutaj pokażę Wam wnękę. To możecie sobie zobaczyć oryginalne zgrzewy. No tutaj tak samo te zgrzewy, wszystko w oryginale. Tutaj znakowana ta szybka, plus do tego z Hyundai'a znaczki. Także tak jak wspomniałem już wcześniej, szyby oryginalne. To jest plastik.
Jeszcze wam pokażę tutaj pod maską, bo jest tam, wierzyłem, że jest naprawdę fajny dostęp, żeby pomierzyć tutaj te elementy wewnętrzne, czyli fartuch. Także no tutaj to już nie wejdę, ale no niemniej jednak. No tutaj tak samo te zgrzewy. Wszystko w oryginale. Tutaj znakowana ta szybka, plus do tego z Hyundai'a znaczki. Także tak jak wspomniałem już wcześniej, szyby oryginalne. Plastik. Jeszcze wam pokażę tutaj pod maską, bo jest tam, wierzyłem, że jest naprawdę fajny dostęp, żeby pomierzyć. Jest tu dostęp, żeby te elementy pomierzyć wewnętrzne. Także tutaj to fajnie wygląda, więc no jest taki dostęp, gdzie mogę wam pomierzyć. Rzadko się tak zdarza, żeby coś można było w środku pomierzyć, a tutaj naprawdę to no jest ten dostęp, on nie wiem, mogę tu jeszcze maskę. Zresztą zderzak był ściągany, bo jak na tych zdjęciach zobaczycie, bo był lakierowany, bo tu było po jednej, po drugiej stronie było zadrapane, więc no po prostu ja też to widziałem, że podłużnice wszystko to jest całe. Naprawdę dostęp jest bardzo dobry. Te zdjęcia zresztą teraz zamieszczę, jak samochód wyglądał za granicą, tak. O, tu były po lewej, po prawej stronie zadrapania i to wszystko, więc stąd też jestem w 100% pewny, że elementy konstrukcyjne samochodu nie były naruszone. Demonstruję wam teraz samochód w środku, jak wygląda. A wygląda naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że taki bardzo dobry, jak nie bardzo dobry, to taka czwóreczka z plusem. Na pewno. Postaram się
Wam pokazać tak centymetr po centymetrze, jak ten samochód wygląda, żeby jak najbardziej Wam to wszystko odzwierciedlić, jak będziecie, no jak siedzicie przed telefonami, czy po prostu komputerem. Tutaj mamy podłokietnik, komplet zagłówków. Tu podłoga czysta. Jedną ręką ciężko to złożyć. No ja w każdym bądź razie bagażnik też jest sporych gabarytów. Tutaj mamy schoweczek. Jeden. Tutaj rączkę może. Tak. I tutaj mamy całe koło z zestawem. Oczywiście tutaj tył nieruszony. Półeczka się wywróciła, podniesiemy ją z powrotem. No, bagażnik, mamy tutaj sporo miejsca. Wejście na zapalniczkę. Jest tutaj oświetlenie po prawej i po lewej stronie. Pokażę może próg załadunkowy. No tutaj wszędzie macie oryginalne zgrzewy. Przejdziemy dalej. Jeszcze może pokażę podłogę tutaj. Działanie, góra, dół, oparcie. No i tu jest pompowanie lędźwiowe. No, wydaje mi się, że to widać. Także to widzicie. Co mam tu jeszcze? Śruby. Tabliczka znamionowa. Wsiądę teraz za kierownicę, odpalę go, no i porozmawiamy o wyposażeniu. To jest bezkluczykowy dostęp do samochodu, takie piloty są dwa. Tak naprawdę wciskam sprzęgło i odpalam samochód. Tutaj wszelakie kontrolki gasną. No i cóż, może zaczniemy od działania szyb. Szybki mamy zrobione,
znaczy zrobione, w sensie, że pokazałem wam, że działają. Prawo, góra, dół, to samo. Prawo, lewo, góra, dół. Lusterka działa w każdej jednej płaszczyźnie. Możemy od środka złożyć, rozłożyć z powrotem. Także to mamy, działa. Tutaj mamy przeciwgielne przednie, tylne, automatyczne włączanie, przełączanie reflektorów między światłami dziennymi a drogowymi, regulacja wysokości świateł. Tutaj mamy zegary, że robią się nam jaśniej, ciemniej. Tutaj mamy włącznik, wyłącznik systemu start-stop. Z koła kierownicy, no to może tutaj lewa strona jest odpowiedzialna za radio. Przyciskiem mode to przełączamy, tak naprawdę wybieramy, z czego chcemy słuchać muzykę, krótkie, długie fale. Oczywiście jak włożymy pendrive'a, no to będziemy mieli funkcję tutaj jeszcze USB i AUX-a do wyboru. Tutaj podgłaszanie, ściszanie pokazywałem. To z tym przyciskiem, tymi strzałeczkami góra-dół zmieniamy po prostu falę. Prawa strona kierownicy odpowiada za tempomat. Teraz tempomat jest wyłączony. I mamy też limiter. Także ustawiamy prędkość, której nie przekroczymy. Dla osób, które mają sporo punktów, myślę, że rzecz przydatna. Tutaj lewa strona to jest obsługa głosowa, odbieranie, kończenie połączeń. No i tutaj mamy tak, komputer pokładowy i obsługa trip, to obsługujemy ten przebieg tutaj dzienny. Możemy przez dłużej przytrzymać, to po prostu kasujemy. Możemy sobie ten dystans wykasować. A display, no to przełączamy wskazania po prostu komputera pokładowego. Także jeżeli chodzi o kierownicę, to chyba opowiedziałem o wszystkich przyciskach. Może jeszcze pokażę działanie klaksonu. No tu oczywiście mamy kierunkowskaz lewy, prawy. No chcę Państwu pokazać to, wiem, że to jest taka drobnostka, ale no chcę pokazać, że to po prostu też działa. Samochód jest wyposażony w automatyczną pracę wycieraczek, tak jak jest tutaj pokazane. Teraz jesteśmy w pozycji 0, raz do góry to jest auto, one się ruszą, no ale w każdym bądź razie później będą działać tylko jak będzie padał deszcz tutaj na ten czujnik, to wtedy wycieraczki będą pracować. Pokażę jeszcze tutaj manualną, to po prostu zakres tych biegów działa. Wiem, że pokazuję takie drobnostki, ale czasami nawet te drobnostki potrafią nie działać. Wolę wam to po prostu pokazać od razu, żebyście mieli jasno, że działa. No to pokazywałem, służy do odpalenia, gaszenia silnika. Tutaj mamy ekran, on jest po prostu dotykowy. Tutaj stacje zaprogramowane. Możemy sobie, teraz jesteśmy RMF Max. Co tutaj jeszcze mamy? Tu jesteśmy na radiu. To jest do odbierania. Tu jest możliwość połączenia telefonu. Mój telefon jest. No, jak włączę Bluetooth, to może się połączyć. Pokażę jeszcze tutaj taki szybki rzut. Jest Bluetooth. Możliwość połączenia tego telefonu. Systemowe rzeczy, o korkach, nawigacja, audio i ustawienie wyświetlacza. Agree, musimy się zgodzić, żeby wejść. No tutaj mamy wskazania nawigacji. Tu możemy to przybliżać, oddalać. Także to wszystko tutaj działa. Mapy są całej Europy. Nawigacja, taki skrót, no, do wpisania po prostu adresu.
tutaj taki szybki podgląd na godzinę. No to możemy sobie zgasić, włączyć. Reaguje to w zasadzie błyskawicznie. No tutaj mamy panel klimatyzacji. Klimatyzację mamy dwustrefową. Każdy może sobie według własnego widzimisię ustawić tą temperaturę. Mamy też tutaj tą pracę w systemie po prostu jednej strefy, że po i lewa i prawa ma taką samą temperaturę dzięki temu przyciskowi dual. Klimatyzacja oczywiście działa. Myślę, że tutaj no nie będę się nad tym panelem tam zbytnio rozwodził, bo przeważnie każdemu jest on znany. Tutaj mamy poniżej włącznik, wyłącznik kontroli trakcji. O tutaj jak wyłączyłem, wcisnąłem, to sygnalizuje, że kontrola trakcji jest po prostu wyłączona. My ją oczywiście uzbrajamy z powrotem. No tutaj jak pokazałem wcześniej, w schowku mieści się USB AUX. Mogę pokazać jeszcze zapalniczkę, oczywiście no nie była używana. Drobnostka, ale no na pewno fajna sprawa, że akurat nie była używana. Przynajmniej jakaś pewność jest, przynajmniej na pewno nie czuć, no, że było tutaj palone i przynajmniej zapalniczka też nie była używana. Skrzynia manualna sześciobiegowa, wsteczny, podnosimy. I przed jedynką wchodzi. Co tutaj jeszcze? Tutaj mamy parking, znaczy ręczny, elektryczny. Jest tutaj też asystent ruszenie pod górę, czyli na wzniesieniu samochód automatycznie wychwytuje, że no jest jakieś nachylenie, zmienił się kąt i po prostu pomaga nam ruszyć ze wzniesienia. Także no, mówiąc po polsku, to nie cofnie się nam samochód podczas ruszania. Tutaj jest włącznik, wyłącznik czujników parkowania. O, tutaj jest ten auto hold, czyli podtrzymanie. Tutaj mamy taką jeszcze małą popielniczkę. Tu takie cup holdery na kubki zsunięte roletką. Tutaj jeszcze do wyjęcia taka półeczka. No i tutaj schowek w podłokietniku też całkiem pokaźny. On jest nieregulowany. Ale wydaje mi się, ja mam 1,87 m. Każdy znajdzie jakąś tam po prostu pozycję dla siebie. Tutaj mamy schoweczek, książka serwisowa, cała historia, to co wam wcześniej już po prostu pokazałem. Co tutaj jeszcze mogę wam pokazać? No nie wiem. Lusterka, podświetlenie, że to wszystko działa. Lusterko fotochromatyczne, czyli automatycznie ściemniające się. Schowek na okulary. Włączenie świateł. O, tutaj jak otworzę drzwi, jest ustawione w pozycji, że automatycznie się po prostu zapalają, ta funkcja też działa. No lub całkowicie, no jak otworzymy teraz i wyłączę, to po prostu nie działa. Może jeszcze wam tutaj pokażę deskę rozdzielczą. No nie jest tutaj porysowana, poniszczona. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi akurat o wnętrze samochodu, to będzie wszystko. Za chwileczkę zabiorę was na jazdę testową. No i tak zrobimy jakieś krótkie podsumowanie. Zabiorę państwa teraz na krótką jazdę testową. Jednostka 1.7. Dynamiczna. Wyjeżdżamy już poza teren zabudowany. Skrzynia manualna sześciobiegowa, jest tutaj sygnalizacja też zmiany na wyższy bieg.
wbijamy szósteczkę. Jak widzicie, nie ma żadnych wibracji na kierownicy. Samochód prowadzi się no pewnie, wszystko jest ok. Może zrobimy takie delikatnie, przyhamujemy, żebyście zobaczyli, jak się zachowuje. Nie znosi go, ja nie dotykam. Tu jest sygnalizacja, jak jest gwałtowne hamowanie, żeby przypadkowo nie dobił w nas samochód. To takie sygnalizacja o gwałtownym hamowaniu. Myślę, że ten taki krótki odcinek powinien Wam wystarczyć. Jeśli szukacie tylko samochodu takiego, czyli Hyundai 40 wersji kombi, no to naprawdę jest to dobry wybór. Samochód z pewną historią serwisową.